Witam Was bardzo serdecznie. Piszcie w komentarzu, czy mam dawać filmiki tutaj, czy na główny. Tutaj, czy na ten zapasowy, a może tu i tu. U mnie szykuje się jutro dosyć ciekawa konwekcja i być może czwartkowe burze śnieżne. Jak się uda, to prawdopodobnie wleci teren. Z terenu wrócę coś. Wracając. Sport. Bo tutaj się najwięcej dzisiaj działo, niestety. Tutaj się akurat najwięcej działo dzisiaj. Po pierwsze i chyba najważniejsze to tak. Powołania, po pierwsze, powołania Paulo Souzy. Po drugie, powrót do legendy, do reprezentacji Szwecji. Po trzecie, skoki narciarskie. I po czwarte, typy. A więc zapraszam do oglądania, ruszamy z tematem. Paulo Souza, jak wiecie, mój nie Souza skreślił kilku piłkarzy, jednak kilku młodziaszków się pojawi w kadrze, nowych twarzy. Piszcie, według mnie cieszy powrót, bądź nie, tu mi podpowiedzcie, czy to powrót Karola Świderskiego, czy też nie, do kadry narodowej. Mi się coś kojarzy, że on grał na Euro 2012, ale możecie mnie tu sprostować. Smuci brak Karola Nettiego, ale to spowodowane generalnie koronawirusem. Cieszy powołanie... cieszy dobra gra Arka Milika we Francji, więc powinien odpalić na mistrzostwach. Piszcie wasze typy, wasze zaskoczenia co do powrotów do kadry, bądź tych skreślonych. Dla mnie osobistym zaskoczeniem jest skreślenie Puchacza, tak naprawdę. No i oczywiście dla mnie kuriozum to jest powrót Jana Bednarka. Dla mnie to jest kuriozum. Piszcie, czy według was tak samo? Drugi. Milik strzela bramkę w sobotnim meczu Marsylii. Dzięki niemu Marsylia wygrała mecz. Więc widać, że jest w formie. Mam nadzieję, że nie zacznie pudłować tak jak za poprzednich lat. Piszcie w komentarzach, jak daleko mają nasi szanse dojść na eliminacjach Mistrzostw Świata. Czy wyjdziemy z grupy takim składem? Problem przy meczach z Anglią, bo nie wiadomo, czy będziemy mogli skorzystać z Milika, Lewandowskiego i Piątka. Piszcie wasze typy. Typy na mecz. Według mnie powinniśmy Węgry spokojnie 2-3-0, 3-1, ale piszcie wasze typy. W komentarzach oczywiście. Andora to jest formalność, mam nadzieję. Anglia. Będzie dobrze, jak będzie 1-1, ale coś czuję, że dostaniemy takie baty około 2-0. Skoki narciarskie. Niebawem, bo w dniach 31, zakończenie sezonu w Planicy. Piszcie, kto według was wygra. Oraz czy mamy jakąś rezerwę, jeśli chodzi o naszych rezerwowych, w razie co jakby nasi główni zakończyli karierę. Wielki powrót do reprezentacji Szwecji na Mistrzostwa Świata i Euro. Zlatan Ibrahimowicz po latach powraca do kadry. Piszcie, czy to zwiastuje problemy, czy wręcz przeciwnie. Dziękuję. Subskrybujcie kanał. Nabijajcie wyświetleń. Piszcie wasze typy. Kto według was wygra? Jak daleko nasi zajdą? Czy w ogóle wyjdą z grupy? Jakie szanse nasi mają według was na euro? Oraz przede wszystkim, kto według was jest zaskoczeniem w kadrze, a kto według was nie? Do zobaczenia wkrótce. Cześć.